Siemka, to Majerce, mój X-Max. Mój X-Max dopasiony, całkiem nieźle stuningowany, zmienia właściciela. Paręnaście fajnych pakiecików za nami. I jak zwykle, wykorzystując tę okazję, na w nieco przyspieszonym tempie parę słów do Was nagram o tym po prostu modelu. Król Baszu, według mnie tak, Król Baszu. Nie wszystkich modeli oczywiście spróbowałem, ale z tych, które miałem, uważam, jest to chyba taki najfajniejszy, najbardziej przyjazny. W tej skali mówię, tak? Oczywiście z takim przeznaczeniem w tej skali sprzęcik. W zasadzie plusy, plusy, plusy. Wytrzymały, bardzo dużo wytrzymuje. Fajny dostęp części niedrogie, jak już coś się stanie, to wszystko można dostać. Jak ktoś chce upgrade'ować, może sobie upgrade'ować i te klamoty do niego nie są drogie. Ten sprzęcik tutaj nie jest oczywiście seryjny, jest tu sporo smaczków, jest Combo Max 5 1100 KV, jest napęd paskowy, do tego obudowa oczywiście, tam jest dopasione chłodzenie, tutaj już zrobiłem na regiel, niezłe chłodzenie całkiem na silnik, trochę aluminiowych elementów, te fajne są aluminiowe tutaj te progi, one usztywniają całą konstrukcję i polecam akurat wersji aluminiowej to rozwiązanie, mnie się bardzo fajnie sprawdziło. Serwo standardowo jest do wymiany, tu jest to 2085X, aluminiowy orczyk, oczywiście to musi być moim zdaniem. Jeżeli chodzi o seryjne combo, jeździłem takim sprzętem, nie tym, ale takim sprzętem na seryjnym combo, ono, powiem tak, tyłka nie urywa, da się tym całkiem fajnie jeździć, da się tam mieć sporo, sporo fanów, ale jak chcecie petardę, chcecie mieć ten ogień pod palcem, no to po prostu wstawia się Max 5, 1100 uważam fajne, wiem, że niektórzy tam 800 nawet wstawiają, ale 1100 moim zdaniem super szybki sprzęt, po prostu aż w nadmiarze mocy, także to jest fajna sprawa, natomiast no potem już zaczynają się kwestie, czy ktoś 1.5 mody mu wytrzymują, zależy jak to pewnie jeździ, zębatki czy taki napęd paskowy, ale dobra, wracam do takiego, że tak powiem, no jakiejś tam powiedzmy recenzji tego sprzętu, ja mówię, jeździłem seryjnym, jeździłem takim, wypas sprzęt, wchodzi w każdy teren, zakładasz dobre koła i właściwie latasz. Aha, do zmiany słuchajcie, tutaj mam, widzicie, aluminiowe takie płyty, one są na grubasie zrobione, takie cudo RC, Arek mi zrobił takie mocowania tych pakietów, seryjne wylatują i tutaj na dwa paski porządne, mocne, z jednej dwa paski, z drugiej, i to jest rozwiązanie, które rekomenduję, polecam. XT90 wytrzymują, miałem tutaj większe styki, nie ma takiej potrzeby, wytrzymują, przetestowane nawet na tych wielkich takich trencherach, kołach, zresztą widzieliście jazdę, wytrzymują te styki, nic tam się nie działo, nie grzało, także ze spokojem, naprawdę spoko. Mogę mówić w zasadzie w skrócie o tym sprzęcie w samych superlatywach w zasadzie. Jeżeli ktoś tego typu model widział, oglądał, chciałby, to jest to faktycznie sprzęt, który rekomenduję. A dalej kwestia tego, czy zostajesz w stoku, czy go modyfikujesz. Jak dla mnie jest parę rzeczy, które trzeba z miejsca wywalić i po prostu zrobić. Jeżeli combo, bo combo nie uważam, że trzeba tak samo koła. Jeżeli nie będziesz zmieniał combo, to te seryjne koła, które tutaj mam, a parę słów powiem o różnych kołach, seryjne koła, one są, mają swoje plusy. Mają duży balon, są lekkie, także oszczędzają napęd, oszczędzają sprzęt. Natomiast jak te koła zostawisz i wsadzisz coś takiego jak tu, to gwarantuję, że jak wykorzystujesz tą moc, co tu jest, to one pójdą w strzępy bardzo szybko. Niestety tak jest, ale na początek zmieniłbym w takim sprzęcie przede wszystkim apkę. Od razu dla mnie wylot. No nie lubię tych apek po prostu, niektórzy lubią, dobre jest. Następnie serwo. No serwo to jest mus, takie serwo kosztuje prawie 6 paczek teraz, ale to duże serwo, to 2085X daje radę, plus aluminiowy orczyk. To jest, uważam, najważniejsza rzecz. Następnie ja bym zmodyfikował, w zależności jak tam wchodzą, kto jakie pakiety wrzuci, mocowania na pakiety, bo to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie mówię tam o chłodzeniu, bo to już no, przy seryjnym, jak daje radę, to daje radę. Aż tak nie jeździłem, żeby, ale wiem, że koledzy jeżdżą i to seryjne jakoś tam, to nowsze, nie to, co kiedyś się paliło, tylko to nowsze, to już daje radę. No i właściwie to są takie podstawowe upgrade'y na początek. A dalej zaczynają się kombinacje i hocki klocki. I tak powiedziałem, że mógłbym nawijać w samych superlatywach.
bo w zasadzie to o tym sprzęcie uważam. Pomijając, że oczywiście, no tam chcesz z niego wycisnąć, to musisz w niego tam trochę wpakować. To minusy. Minusy takie realne. Nie mówię, że ktoś będzie za minus uznawał gabaryt, no bo to jest sprzęt jaki jest, tak? No nie wiem, masz coś takiego, no to jest wiadomo, petrol to śmierdzi trochę, tak? To jest tam duży sprzęt. Nie wiem, masz taki sprzęcik, no jest duży, jest trochę ciężki, to jest jakiś tam, powiedzmy, dla kogoś minus, ale no nie o tym. Mówimy o tym, że ten sprzęt taki jest, tak? Bierzesz go takiego i moim zdaniem jedyny minus tego to jest kwestia, powiedzmy, serwisowa, dostępu do podzespołów i tutaj jest troszeczkę, tak, są puzzle, jest dużo kręcenia, także zdecydowanie wkrętareczka opanowana i żeby pracować przy tym sprzęcie, się nie wkurzać, nie kręcić, nadgarstki zaoszczędzić, to po prostu polecam używać wkrętarki. Poza tym, panie, brać, upalać, jeździć. Także taka bardzo, bardzo krótka recenzja. Bardzo mało tu się, nie wiem, łamie, niszczy. W zasadzie nic się nie dzieje, tak? W tym sprzęcie. Przynajmniej przy takiej jeździe, którą ja uprawiam, czy powiedzmy, nie wiem, kumple, którzy jeżdżą i miałem okazję oglądać, jeździć razem i tak dalej. I to, kochanie, w skrócie, taka moja, że tak powiem, recenzja. Bardzo dobry sprzęt, z tym, że nie najłatwiejszy z dostępem serwisowo, także pod tym kątem troszeczkę czasochłonny. Natomiast założę budę, żeby tu jeszcze tylko dwa słowa powiem o kołach, bo dużo pytacie, ja trochę tych kół przetestowałem i powiem Wam trochę o kołach, co uważam z tych, które, powiedzmy, objeździłem. Luizy, czy to będą Uphille, czy to będą Pioniery, czy to będą Cyclony. Na pewno fajny wybór, polecam. Nie balonują. No, raczej nie mają tendencji, tak jak u mnie i gdzieś tam słyszałem, do rozklejania się. Chyba że ktoś przepałuje, że tak powiem, za rzadki w centralny dyfrze olej pójdzie w cholerę naprzód, no to może wtedy większe jakieś tam takie ryzyko. Natomiast to, czy to, słuchajcie, to już kwestia naprawdę upodobań. Ten bieżnik bardzo fajny. Bardzo fajny, bardzo uniwersalny. Cyclony, super gumy, bardzo fajnie robią też na asfalcie, na trawie. W piachu dużo nie jeździłem na tych kołach, ale polecam. Polecam, a wydaje mi się, że mniej, powiedzmy, obciążają przy lądowaniach na przyczepnej nawierzchni układ napędowy niż te, a te gryzą glebę, super. Nie używałem MX-ów 4.3, jeżeli chodzi o ten sprzęt, natomiast tutaj kolega mówi, że zimą na przykład ta mieszanka jest bardziej miękka niż tych ProLine'ów, MX-ów, Badlands'ów i dlatego akurat na tych gumach nawet chciał, żeby ten sprzęcik do niego pojechał. Seryjne gumy. Słuchajcie, jak macie seryjne combo, seryjne gumy na długo wystarczą. Jak macie, tak jak mówiłem, combo dużo lepsze, już raczej nie. Ale tak, no to wiadomo, mniejsza przyczepność, lżejsze, to wszystko coś za coś. Ale mniejsze obciążenie do układu napędowego, balonują, więc jest trochę łatwiej tam zrobić flipa i tak dalej, i tak dalej. Te gumy są w ogóle na razie jeszcze, przynajmniej są do wzięcia, super wielkie koła, bardzo efektowne. Natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że no wiadomo, leci w terenie po wszystkim już wtedy naprawdę, wtedy no jest już prawdziwy potwór. Ale oczywiście większe zużycie podzespołu, większe wysysanie prądu, gdzieś tam trzeba już brać pod uwagę, żeby buda była taka, żeby gdzieś tam to nie ocierało i tak dalej, szczególnie że one lubią sobie balonować, bo one są do tego, żeby balonowały. Także trenchery, mega też fajne koła, ale jak mają być uniwersalne, to powiem szczerze, najlepsze właśnie któreś z tych, jak dla mnie, z akcesoryjnych kół, jakieś te Luizy, Uphille, Pioniery, Cyclony, co kto lubi, jakby bieżnik, moim zdaniem wszystkie będą dobrze, bardzo dobrze robić. No i co? Słuchajcie, tym razem taki ekspresowy, jeszcze Wam pokażę ten sprzęcik. Może jeszcze tylko powiem dosłownie kilka słów tak głębiej o tych
Jeżeli coś pominąłem, jakie tam mody mam zrobione, tu mamy aluminiowe heksy, nie chyba seryjnie, chyba, znaczy to pokazuję teraz nakrętkę, ale pod spodem są heksy, które też tu są aluminiowe. Oryginały chyba, wydaje mi się, że chyba są z tworzywa, ale głowy nie daje. Co jeszcze tutaj mam, jakieś tam aluminiowe krycie tutaj z skrzyni, aluminiowe wtedy już mocowanie tutaj tego regla przykręcane, no tu orczyk tego to mówiłem. I w zasadzie chyba więcej, no musiałbym pogrzebać teraz trochę na szybko, to mogę coś tam na pewno pominąć, trochę tutaj jest tych smaczków powsadzane. Jeżeli chodzi o zalanie, bo to też mnie pytacie, nie wypowiem się jak seryjnym, wypowiem się jak przy takim zestawie mocnym już i przy, powiedzmy, takich kołach jak tutaj. W tej chwili jeździłem na zalaniu, przód był 70 albo 80 tysięcy, środek pół miliona i tył jakieś chyba 30-40, za rzadko. Następnym krokiem, który ja bym zrobił i który w ramach jakiegoś tam rekonesansu sobie to rozeznawałem, to zalałbym tak, 20 milionów, tak, 20 milionów, jest taki od Traxxasa taki olej, że tak powiem, albo już smar, 20 milionów, przód bym zalał najlepiej 300 tysięcy, tył bym zalał sobie albo 300, albo bym spróbował 500 tysięcy, żeby sprawdzić sobie tak, żeby troszeczkę dupcią ładnie tam zarzucał. Także ja bym tak poszedł i szedł ewentualnie w górę z tych 300, potem do 500 i testował, czy jest sens. Ale wydaje mi się, że 20 milionów 300 lub 20 milionów 300-500 byłoby czymś, co by, wydaje mi się, było fajne. Takie zalanie jak teraz, fajne do jazdy. Czyli teraz przypomnę, tutaj jest 70-80, centralny pół miliona i tutaj jest 30-40 do jazdy, super fajne. Tylko co to powoduje? Powoduje to, że jednak te koła przednie bardzo balonują, a jeżeli, powiem tak, nie balonują, bo na przykład te nie będą balonowały, ale i tak na ostrych, szczególnie jak mu się da tam wpalnik na skręcie, podwinie się to wewnętrzne i dacie wpalnik, to ogromne obroty wiadom, ogromne siły i nie będzie tego widać, ale będzie ryzyko większe po prostu rozklejania tych gum. Także to są takie, że tak powiem, rzeczy. Poza tym, jak zadacie gęściej, to fajnie można sobie na dwóch kołach pojeździć. Nie mówię o dwóch tylnych kołach, tylko dwóch bocznych. A to jest frajda, powiem wam. Na tych też się da, ale trudno go utrzymać, powiedzmy, długo na tych i trochę tam szkoda, zadawać mu taki tam w ten układ napędowy, czegoś takiego. Dobra. Buda, no nie wiem. Buda, powiedzmy, seryjna, to się nie wypowiem, gdzieś tam wytrzymuje, ta buda prolejna spoko, natomiast ta Wranglera, którą mam, to powiem tak, pod kątem wyglądu to już inny filmik nagrywałem, jak komu się tam podoba, ale pod kątem wytrzymałości to powiem tak, nie polecam. Nie polecam. Po jednej jeździe już widziałem, a i bez jakichś tam skoków, flipów tego, tylko jakaś jedna, druga dosłownie rolka w trakcie jazdy, nie wcale hardkorowa. To już widziałem jakieś tam gdzieś drobne nadpęknięcia, także nie, tej budy nie polecam. No, natomiast sam model jak najbardziej polecam. Jak będziecie mieli pytania, piszcie w komentarzu. Mam nadzieję, że na większość pytań odpowiedziałem w tym filmie. Trzymajcie się, na razie.